No witam, witam. W dzisiejszym odcinku tytani z Belgii i Norwegii, popierdzieleni Węgrzy, a także garść shoutoutów dla rodaków. Jedziemy! W składzie muzycy takich hordów jak Blinded, Ambacity, Octopussy i Tranquilizer. Moje drogie i moi drodzy, obadajcie pierwszy singiel nowego gracza na naszej scenie, czyli nadmorskiego St. John. No przecież tu się taki klimat wylewa, że nie mam pytań. Słuchałby. Tydzień temu obiecałem wam słów kilka o nowej płycie naszego Dead Point i niniejszym słowa dotrzymuję. Muszę powiedzieć, że na Device of Solemn Rot czekałem z wypiekami na ryju, bo to jeden z tych zespołów, które bardzo lubię i którym od dawna bardzo kibicuję, a które nadal są niestety bardzo niszowe, mało komu znane. Nie powinno tak być, więc jeśli mogę swoimi skromnymi zasięgami jakoś im pomóc, z miłą chęcią to uczynię. Dwie główne siły Dead Point. Po pierwsze, finezyjne podejście do zagadnienia groove metalu, bo można lecieć oklepanym schematem jak Devil Driver, co też w sumie złe nie jest, a można tak jak tutaj, pobawić się konwencją, pokombinować z melodiami, dać coś więcej niż wrażenie, że wszystkie kawałki to de facto jeden schemat. Po drugie, piosenkarz. Uważam, że Gato ma naprawdę świetne możliwości i jest dlatego zespołu nieoceniony. Drzery ja bardzo wdzięcznie, tak jak Pan Jezus powiedział, a do tego dokłada naprawdę strasznie fajne kliny. Wcale nie popowe, a jednak wpadające w ucho. Kawałek zajebistego metalu, totalnie polecam. Nowa Amenra. Oj tak, nowa Amenra. Da się lepiej w emocjonalny postmetal? No nie wiem, da się? Napiszcie mi w komentarzu, co myślicie, chętnie poznam wasze zdanie. Bo ja po wielokrotnym przesłuchaniu najnowszego albumu myślę sobie, że się nie da. Mam znajomego, dla którego to nuda i męczenie buły. Rozumiem i szanuję tę opinię, chociaż kompletnie się z nią nie zgadzam. Dla mnie to granie mega poruszające.
i marzę o tym, żeby w końcu usłyszeć ich na żywo, bo nigdy nie miałem jeszcze niestety okazji. Zoek in stilte mijn eigen graf. Chyba pierwszy raz od dawna nie odbijam się od Thy Catafalque. Album rzecz jasna mocno zjebany, in a good way. Awangarda pełną gębą, ale jakaś taka zjadliwa, wręcz przyjemna. Znowu sprawdza mi się to, że nie można ferować wyroków zawczasu, bo miałem od razu odstrzelić i nawet nie słuchać. A jest BDB. I mówi to człowiek, który panicznie ucieka od szalonych progowych wygibasów. Weteranki i weterani czarnego metalu, jak tam się widzi nowy Dark Throne. Ja nigdy ich szalikowcem nie byłem, nie mam do Hordu podejścia nabożnego, więc też podchodziłem do Eternal Hails bez wielkiej napinki. I całkiem mi się podoba. Dużo przyjemnej nordyckiej surowości, trochę przystępnie, trochę nieprzystępnie. No i totalnie rozwala mnie końcówka ostatniego numeru. Ale tu macie fragmenty z dwóch pierwszych. Minionym odcinkiem dostałem od Małgorzaty taką oto prośbę. Jak mógłbym odmówić? Jeśli macie ochotę na doznania drone'owo-ambientowe z dodatkiem wokali na modłę Dead Can Dance, Bronek, czuję, że ty możesz mieć,
to gorąco zalecam bardzo świeży owoc współpracy pana z Last Mood z panią piosenkarką Urobrut. Naprawdę dużo niepokojącego klimatu. Zaczęliśmy krajowymi shoutoucikami i teraz do nich wracamy. Purple Haze Ensemble wydało chyba najbardziej wakacyjny album, jaki w tym roku słyszałem. Wakacyjny nie w tym sensie, że mało wymagający i niskich lotów, albo że disco polowo skoczny, bynajmniej. Po prostu słuchacie tych kompozycji i od razu czujecie takie wyciszenie, jakbyście dawali się swobodnie unosić falom i mogli pogrążyć się w rozmyślaniach. W rozmyślaniach pełnych nostalgii. To na pewno nie jest muzyka dla każdego, ale każdy powinien spróbować, bo może ten klimat i te emocje to coś, czego potrzebowaliście, nawet o tym nie wiedząc. A do tego piosenkarz krakowski, jeden z moich najulubieńszych, odwala tradycyjnie kawał mega roboty. Słyszeliście typa na ostatniej płycie Inverted Mind? Posłuchajcie go teraz w macierzystej kapeli. To tyle na dziś. Za tydzień słowa na niedzielę nie będzie, gdyż przecież wybywam na Castle Party. Ale z pustymi rękoma was nie zostawię, bez obaw. O tradycyjnej niedzielnej porze zapraszam zamiast tego na kolejny odcinek serii 13 ton, w której obadamy hiciory z roku 2009. Dziękuję za uwagę.